4h.pl. Szanowni jubilaci, 50 lat temu, 60 lat temu, nie wiedząc, jak się wasze życie ułoży, ale z wielką ufnością powiedzieliście sobie tak: po tych wszystkich latach to była dobra decyzja, bo jesteście tu dzisiaj razem. To właśnie przez pryzmat tych kilkudziesięciu lat można dzisiaj powiedzieć, że warto było zaufać. Ale też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało? Dlaczego to się udało? Odpowiedź jest prosta. To miłość. W najczystszej postaci miłość spowodowała to, że wytrwaliście. Że wytrwaliście tak wiele lat razem. Dzisiaj do waszych piersi zostanie przypięty medal od pana prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Otrzymacie dyplomy, kwiaty, życzenia. Cóż to wszystko znaczy w porównaniu z tym, co wy zrobiliście dla nas? Na tak wielu płaszczyznach. Daliście nam przykład, jak należy żyć. Daliście nam przykład, jak trzeba pokonywać trudności w życiu. Powtórzę jeszcze raz. Przyszło wam zmagać się z życiem w małżeństwie w bardzo trudnych czasach. To były czasy, kiedy nikt nic nie dostawał za darmo. A wy dzisiaj tu jesteście. Jesteście ludźmi sukcesu. A dlaczego? Bo ta sala jest pełna ludzi dzisiaj. To są wasze rodziny. To są wasi bliscy. Wasi przyjaciele, znajomi, radni, sołtysi, władze tej gminy. To jest dowód na to, ten symboliczny dowód na to, jak bardzo jesteśmy wam wdzięczni. Za wszystko. Za dobry przykład, za waszą miłość, za to wszystko, co zrobiliście dla naszej społeczności, dla naszej gminy. Bo przecież wy ją zbudowaliście. I dziękujemy wam. Dzisiaj w ten symboliczny sposób. Przypinając wam te medale, wręczając wam te kwiaty, składając wam życzenia. Po raz kolejny na sesji Rady Gminy w tym miejscu są zapalone te świece. I to nie jest przypadek, szanowni jubilaci, że one się dzisiaj tutaj świecą. One się świecą tylko przy okazji takiej okoliczności jak dzisiejsza, kiedy wręczamy medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Bo te świece są symbolem. Są one symbolem waszej miłości, gorącej miłości, ale są też symbolem ogniska domowego, o którym każdy marzy tak naprawdę. A wy go stworzyliście. I ono ciągle płonie od 50 i 60 lat. Dzięki wam. I dla was dzisiaj te symboliczne świece są zapalone. Z nich bije ciepło. Podobnie jak i od was. I jeszcze raz, kończąc, życzę wam samych dobrych dni. Chcę, żeby wam było tutaj dobrze w tej gminie.